Przystomek. Cześć Jacku, witam Tomku, cię serdecznie. Tomku, ty znasz Adama, prawda? Tak, znam. Tak go po prostu znam go z tych widzeń tutaj, co przychodzę na cupkę do sióstr. I on też przychodzi? Tak. I zawsze z Tadeuszem? Nie, no nie zawsze, ale zawsze się widujemy. I tatka też znasz w każdym razie? Tatka znam, z Pragi go znam. Fajna z nich para, właśnie tam siedzą. No, tak. Adam, pomachaj ręką do nas, pomachaj Adam. O, Adam macha ręką właśnie. Tak. Dlaczego zacząłem od Adama tę rozmowę? Dlatego, że Adam, kiedy ciebie przyprowadził do mnie, to powiedział, przy tobie zresztą, ty to słyszałeś, tak, słucham, że siedziałeś w więzieniu... 23 lata. I nie za piękne oczy. Nie za piękne. Te piękne oczy to mnie zrobili tam w kryminale. No właśnie, bo bardzo wyraźnie mgiełki, widać. To są mgiełki. To są te mgiełki, tak. I to bardzo wyraźnie I widać. I tych ludzi, którzy mi to zrobili, bardzo szanuję. I nauczałem drugich ludzi, którzy małolaci przychodzili do kryminału. Ja zawsze grypcowałem. Mm-hmm. Jestem grypcującym człowiekiem. Nawet się wychowawca dziwił, że ja grypcuję. Ja mam 60 lat. 61 dokładnie. A dlaczego się dziwił, że grypsujesz? To wydaje się, że w więzieniu to chyba normalne, że się grypsuje. Ale to dużo ludzi nie są grypsujący. Ale to, czy kto człowiek grypsuje, to po prostu, no powiem, zmierza się z administracją, walczy z administracją i wychowawca nie jest zadowolony, zależy który klawisz jeszcze. Ludzi grypsujących uważa, ale więcej tych nie grypsujących. Tak znaczy się frajerów. No. Powiedz mi Tomku taką rzecz, tak? Czy o gryp serce w ogóle można mówić? Można. Na wolności ja chciałbym nie powiedzieć, nie rozmawiać, ale jestem w takiej sytuacji, że będę musiał, ale tamto człowiek przeżył, ja 23 lata przeżyłem, mam udokumentowane i niech mam świadków. Ja ci wierzę, nie musisz absolutnie żadnych dokumentów pokazywać, zresztą twoje oczy o tym najlepiej świadczą. Ale dobrze, to są mgiełki. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zostali chwileczkę przy tym grypsowaniu i przy tym, czy o tym można grypsować, czy można mu o tym mówić, czy nie. Dlatego, że spotkałem się z dwoma poglądami. Pierwszy pogląd to jest taki, że o gryp serca nie powinno się mówić. Nie powinno, na wolności nigdy. To znaczy, jak człowiek wejdzie tam za tą bramę do kryminału, to dopiero człowiek jest człowiekiem, albo frajer jest frajerem. Mm-hmm. Czy w takim razie my możemy rozmawiać o gryp serce, czy nie? To znaczy się... Tyle o ile? Tyle o ile, to nie gryp serka, to ludzie grypcujący są. Mm-hmm. Gryp serka to jest całkiem inne słowo. No właśnie, co to znaczy gryp serka? A to już jest... Tajemnica. To jest tajemnica i dla ludzi grypsujących tylko to jest. Aha, rozumiem. Czy w takim razie ja bym chciał tylko tyle wiedzieć, jeżeli możesz powiedzieć, to powiedz, a jeżeli nie, to nie. Czy to słowo grypserka dotyczy tylko sposobu wysławiania się? Nie. To trzeba i zasady, i reguły znać, wszystko. To jest konkretna zasada. Pierwsza jest zasada, reguły można zmieniać. Reguły można, bo tak można ustalić, tak, ale zasada jest jedna. Człowiek grypsujący zawsze jest człowiekiem. Czyli słowo grypserka nie oznacza wyłącznie slangu więziennego, mowy więziennej, tylko mowy, to jest zbiór zasad. Zbiór zasad, rozmowy też, oczywiście, kontynuacja rozmów, ale pod każdą zasadą. Nie można tego powiedzieć, nie pociągnij, tylko potargaj. Rozumiem. No, czy przykładowo, co jeszcze można powiedzieć, nie usiądź, tylko siadaj. Rozumiem. No. Ale też są takie określenia, których człowiek spoza więzienia nie zrozumie, na przykład nie. Mówi się lipo, lipko. A lipko to jest lusterko. A lipo to okno. Okno, lipo. Jeszcze krata, się mówi klapa na drzwi. Klapa na drzwi. Peron na korytarz. Na korytarz. Na peronce jestem, o, już każdy wie, o co chodzi. To widzisz, co ja nigdy nie byłem w więzieniu. Ale mam już, nadzieję, że nie wiesz, będę. Ale wiesz, o co chodzi. Ale już troszkę tam wiesz. Jacuś, ja cię rozumiem. No wszystko jest dobrze. Chciałem powiedzieć, troszkę liznąłem, ale to chyba też nie będzie dobrze w gryp serce. Nie zabrzmi dobrze chyba. Nie, dobrze zabrzmi. Opowiesz, jak to się stało, że trafiłeś? Że trafiłem tutaj. Że trafiłeś do więzienia. Słuchaj, za złodziejstwo trafiłem, kurczę. Poszłem raz do Biedronki, raz się udało, raz nie. Ja kiedyś 2000 mandatu jednego dnia dostałem i te same psy przyjeżdżali, te wiesz, co jeżdżą. Mówi, słuchaj, idź się nachlaj, aż mnie 100 zł dał, mówi, nie, 50 czy 100 mi dał.
coś takiego, jakiś, mówi, idźcie nachla, już nie wchodź do tej Biedronki, bo już się znajomi. Dwa tysiące mandatów. Ale nie chcesz mi powiedzieć, że 23 lata przesiedziałeś za kradzież w Biedronce. To znaczy nie 23. Słuchaj, nie za pierwszym razem, na dwa razy siedziałem. Mhm. Słuchaj, pierwszy wyrok mój 7 lat. Siedziałem jeszcze Cyryla i Metodego. Pamiętasz tę ulicę Cyryla i na Pradze? Wiesz co, jak przez mgłę. Coś takiego było, ale... No ale i tam było. Jeszcze jest komenda, ale nieczynna. Jest teraz na Jagiellońskiej. Mhm. I słuchaj, i taki recydywa siedział ze mną na dołku. Mówi, Molat, nie przejmuj się. Ja mówię, kurwa, koło siódemaka mi gro. A on mówi, nie przejmuj. Pojedziesz na Białołękę, będzie całkiem, było całkiem inaczej. Na Białołęce, później na Rakowiecko. Tomek, ale ty unikasz odpowiedzi na moje pytanie. Ale słucham. Za co siedziałeś, bo niemożliwe... Za złodziejstwo. Ja no, ale wszystko. Chyba, że kiełbasę z Biedronki ukradłeś, to nie poszedłeś na 7 lat. Ale ja ci powiem, czy kogoś nożem kogoś potrzęsowałem. Czyli nie tylko złodziejstwo. No, nie tylko. Tomku, 23 lata, no prawie ćwierć wieku, to bardzo długi okres. Bardzo. Powiedz mi, jak się zmieniło więzienie przez te lata? Bardzo dużo się zmieniło. Bardzo dużo i na słuchaj, może nie tak na lepsze, znaczy się na gorsze, tylko na lepsze się zmieniło. Bardzo, bardzo się więzienie zmieniło. Inni ludzie, inne klawisi, to wszystko, wiesz co. Naprawdę. Jak to było kiedyś? Kiedyś było, wiesz co, pełna kultura zasad, a teraz to wiesz co, każdej zasady, reguły można złamać, zmienić, ale zasady nie można. Ale mówisz, że zmieniło się na lepsze, a teraz mówisz, że zmieniło się na gorsze, bo... Tak, ale słuchaj, bo nie jest ta kultura siedzenia, co kiedyś było. Za komuny siedziałem, bo w 80-tych latach naprawdę było coś innego. Inne jedzenie było, inne, jak to się mówi, siamka była inna, a teraz jest popsuta wszędzie. Powiedz po mi... całej Polsce jeździłem i wiem, w Bydgoszczy, w Sieradzu, w Toruniu, w Sielcach, w tym, Potuli, Mielęcinie, no daj spokój. Powiedz mi, jak sobie więźniowie organizują życie? Chodzi mi o tych więźniów, którzy no, wiedzą, że będą siedzieli bardzo wiele lat. Tak. Właściwie jakoś trzeba sobie tak to życie zorganizować, żeby po prostu jakoś żyć. Tak. Ale słuchaj, każdy do serca to bierze, przykładowo na 10 lat czy na 15 lat, on sobie ten układ w głowie sobie tak poukładał, że on musi tyle wytrzymać. Bo tak naprawdę, jakby wiesz co, wiedział, że ja wyjdę za 3 dni czy za 4 dni, to by zwariował. Można tam kota dostać. A czy są tacy, którzy nie wytrzymali? Co? A mało takich przypadków było, że się wieszali na koju. Sznurek, linę brał i chuj. Sznurówki od butów czy coś. I z prześcieradła skręcił linę i chuj się powiesił. Nie wytrzymali ludzie. Niektórzy, którzy mieli złe poczucia w ogóle. No. Czy grypsera, ten styl życia więziennego jest próbą jakiegoś ocalenia siebie w więzieniu? Tak. Czy to ułatwia życie w więzieniu? Ułatwia, tylko że dla administracji jest coś złe, bo oni mówią, bo my się sprzeciwiamy się administracji i oni myślą, że my jesteśmy, na przekór im robimy, a my jesteśmy ludźmi, człowiek człowiekowi zawsze pomóc, musi pomóc. Powiedz mi, czy administracja zna zasady grypsery, czy ona jak gdyby... To znaczy się, przez frajerstwo było stracone. Oni znają te zasady, ale my mamy takie drugie zasady, jak się ustalimy, tak nie ma, to tamto. Czyli... Jeden drugiego nie sprzeda, jeden za drugim pójdzie w ogień, jak to się mówi. Pali się, on poszedł i ja pójdę. Czy to jest tak, że jeżeli administracja zna zasady grypsery, czy to jest tak, że łatwiej jest jak gdyby z tymi ludźmi grypsującymi żyć, no w sensie opiekować się nimi, to chronić tak, ich? Bo jeden drugiemu zawsze pomoże. Nie ma tamtą, że człowiek grypsujący człowiekowi nie pomoże. On, no, znaczy się, musi pomóc. To znaczy się, no jest to ta zasada. Człowiek człowiekowi, tak jak ja nie mam papierosa, a drugi pali, to mi ostatnie pół papierosa czy tam... Ale wiesz co, to już wśród ludzi niegrypsujących się zdarza, że ktoś komuś oddaje ostatniego szluga. Ale wiesz co, ludzie grypsujący są ludźmi, a frajerzy są frajerami. Ja nie wiem, nie byłem na celi frajer, siedziałem, mieszanie, pół na pół,
Ale wiesz co, widziałem jak się zachowywali. Widziałem, na odwyku byłem, gdzie ja byłem, już nie pamiętam, ale byłem. Na czy w tej chwili nadal ta grypserka obowiązuje w więzieniach, czy tego już nie ma teraz? Nie, kto chce, ten co człowiek grypsował, to będzie grypsował. Ale chodzi mi o to, czy teraz, w tej chwili, kiedy już jesteśmy w Unii Europejskiej, kiedy są jak gdyby inne zasady. Inne są zasady, czy tak. To też wpływa na to, że mniej ludzi grypsuje? Tak, mniej, bardzo mało ludzi grypsujących, już więcej tych nie grypsujących, mogę powiedzieć, tych frajerów jest. A co się dzieje, jeżeli osoba grypsująca albo zdradza zasady, albo... Nie, nie może, nie może. A jeżeli? A to do wora idzie. Aha. No, no wiesz co to było. No tak się domyślam, no. No, no właśnie, no jacuś. No. I to nie chodzi o kota w worku? No, o kota w worku nie chodzi. Jakby zmienił człowiek grypsujący zasady, idzie do wora, no. Czy można odejść od grypserki? Można powiedzieć, że się można. Już nie grypsuje dalej? Po prostu. Ale wiesz, jakim człowiekiem się stajesz? Frajerem się stajesz. Rozumiem. No. A czy są takie przypadki, że osoba grypsująca odchodzi od grypserki? Tak, a jak coś złego coś zrobi, to ludzie go sami chowają. Sami go frajerem robią. Aha. Dobra, wypadł, dziękuję i przepraszam. W jakim stopniu... W jakim stopniu administracja więzienna czy strażnicy więzienni kontrolują to środowisko? Na ile? Słuchaj, mówisz o tym, że ludzie się wieszają w więzieniu, mówisz o tym, że można go do wora zawinąć, to jak w takim razie administracja na tym wszystkim czuwa? Ale słuchaj, administracja, wychowawca, przykładowo raz dziennie musi do ciebie przyjść pod celę, ale można, tak jak ci przyjmie się powiesił, to w nocy, wieczorem. Upluć sobie z prześcieradła, kurwa, sznurek i na koju się powieść. Czy administracja odpowiada wtedy za coś takiego? Ale słuchaj, administracja może odpowiedzieć albo nie. To zależy, jak oni na to patrzą, z jakiego względu. Przykładowo, jak człowiek się powiesił, oni już nie mają niczego. No. Ale zachowanie, kultura, czy tam pobicie, czy na twarde pójść, oni muszą odpowiadać. Co to znaczy na twarde pójść? No to przykładowo idziesz na 14 dni na twardego. Co to znaczy na twardego? To jest no, na koju. Twardy i podłodze śpi. A rozumiem. I to jest twarde łóżko. To jest taka kara więzienna. Kara to? Więzienna 14 dni. 14 dni bez żadnej poduszki, a taki mały jasieczek masz tylko. A co to za kara? To nie jeden, kto ma chory kręgosłup, to sam śpi na twardym. A tak, ale oni myślą, że to jest ta... Kara. Kara. Właśnie o to chodzi. No. Ale naprawdę, nie chciałbym nikomu, ostatniemu wrogowi bym nie życzył tyle, co ja odjebałem i co ja przeżyłem. Dlaczego się robi mgiełki? A mgiełki, a to jest człowiek nauczujący których innych ludzi. Wszystkie zasady znam. Bezemię by nie poszło w kryminale, które ja bym powiedział. Tak musimy zasadę zmienić i tak. Dobrze, ja muszę o tym wiedzieć. Hmm. Czyli to jest taka wyższa ranga grypsującego? Tak, oczywiście. Czy te mgiełki na wolności przeszkadzają? Nie, mnie nie bolą. Nic. Ale czy ludzie zwracają ale uwagę na zwracają. To? Zwracają. Naprawdę, nieraz tak się patrzy, jadę w autobusie, babcia, ta babcia, no taka pani siedzi i tak się patrzy na mnie, mówię, proszę panią, ja mam oczy też pomalowane i ona miała, wiesz. A ja mówię, wie pani co, nie chciałbym tego bólu usłyszeć i poczuć, jak ja to zrobiłem. Ona mi no, roześmiała się i uśmiechnęła się, mówi dobrze. Czyli zareagowała na ciebie z sympatią. Bardzo elegancko. Jak długo jesteś na wolności? Ja teraz jestem 2,5 roku jest ze Służewca. Teraz wyszłem 3,5 roku. 3,5 roku siedziałem na Służewcu. Ustatkowałeś się? Bardzo. Słuchaj, tylko nie mogłem tego zmienić, bo lubię wypić te piwko, tą setę, lubię sobie wypić i nie usadkowałem się tak do końca, ale mam kobietę tu na... Mi chodzi o prawo, nie o piwko. Ale nie o prawo, no znaczy się usadkowałem się, nie tak do końca jeszcze, wiesz co? Pytam dlatego, że no chcę wiedzieć, czy planujesz jeszcze powrót? Nie, ja już... A słuchaj, jak mnie zamkną, to mnie zamkną, ale już... A tam... mają za co? Nie, jeszcze, chyba mam jeszcze w zawiasach coś tam, ale nie wiem, ale
chciałbym, żeby mnie nie zamknęli. A może okres czasu minie. Chciałbym, żeby? Nie zrozumiałem. Chciałbym, żeby ten okres czasu minął. Żeby cię nie zamknęli. Żeby mnie nie zamknęli, no. Bo naprawdę, to siedzenie to jest bardzo głupota, no. Czy gdybyś tam wrócił, czego ci absolutnie nie życzę, czy również byś grypsował wtedy? Tak, oczywiście. Od A do Z. Aha. Jak w alfabecie. Czy może być, mogłoby się tak zdarzyć, że byłbyś jedynym grypsującym w więzieniu? Nie, a mógłbym być sam. To ja na pojedynkę idę, na podcele pojedynkę, jestem sam swoim panem. Ale naprawdę tyle jest ludzi grypsujących, no bo dużo jest frajerstwa. Mogę ci powiedzieć, Jacku, dużo jest frajerstwa, ale słuchaj, jest kilka osób, jak teraz na Rakowieckiej, inaczej na, gdzie ja byłem, na Służewcu siedziałem, tylko nasze 3 cele było, a 23 cele było niegrypsujących frajerów, no. Ale byli nieszkodliwi dla nas, bo my ich gnębimy, my im kurwa ciupami tego, no. Co to znaczy ciupami? Ciupać, to ubliżać. A, ciupać to ubliżać. No. No widzisz, ile się można nauczyć. A, można, dużo, bardzo dużo. Ile się można nauczyć. Czy to więzienie, tyle lat w więzieniu w jakiś sposób nauczyło ciebie tego, żeby nie zadzierać sprawy? Nie, oczywiście. Ale wiesz co, tylko tej wolności prosiłem, żeby wyszedł na tą wolność. Ale wiesz co, nieraz mnie, powiem tak, Jacku, ci szczerze, nieraz mnie ten alkohol gubi. Czyli to przez alkohol? To może nie tak dokładnie, ale dużo rzeczy przez alkohol to robiłem. I wiesz co, słuchaj, przykładowo, teraz jakby policja szła, jak ja nie lubię tego munduru niebieskiego, to ja bym powiedział, że... A nie pamiętasz w podstawówce w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, pamiętam, jak nam pokazywali, że ci policjanci, wtedy jeszcze milicjanci, że tam dzieci z wody tonące wyjmują, pożar pomagają. Oni pomagają. Wie, złodziei ganiają. Ale słuchaj, sam jestem złodziejem, nie powiem. Dlatego się zaśmiałem. No, ale słuchaj. Może robią coś dobrego. Ale słuchaj, sam jestem złodziejem. Ile w tej Biedronce na Białostockiej nakradłem tego mięsa, tego wszystkiego, to ochroniarz mówi, pan nie wchodził do tego sklepu, tylko pan wyjdzie. Ja mówię, ja nic nie chcę kupić, tam przykładowo pieczywo, czy bułeczki, czy to. On mówi, pan wyjdzie. Kupić czy zakupić? No, kupić, no albo zakupić, no jak to można powiedzieć. Ale mówi, pan wyjdzie, bo on mnie tyle razy, ile mnie razy wypuszczał bez... samarą, mięsem, kurwa, ja miałem 5 kg kabu tego w reklamówce. Takie kawałki. Nie mylę się, że w grypserce jest różnica pomiędzy słowem kupić i zakupić, tak? A no, kupić czy zakupić, no to jak to kto tak umie powiedzieć, no to nie ma problemu. No. Ale zakupić czy zakupić, no to jest normalne słowo. Tomek, chciałem się ciebie zapytać jeszcze, jeżeli tak długo osoba jest w więzieniu, czy ma tam możliwość jakiejś samorealizacji, jakiegoś rozwoju, może czegoś się uczyć, coś jakoś... Tak, jest, oczywiście. Przez wychowawcę. Są odwyki, są odwyki takie. Czyli to nie musi być tak zupełnie stracony czas. No nie. Ale tylko samo to, że pod tą celą siedzisz i się naprawdę nudzisz. Ale człowiek do wszystkiego się przyzwyczai. Tak jak psa z łańcucha spuścisz, on lata, tak? Wiesz co, użyłeś dobrego określenia, że człowiek się nudzi. Ja tak sobie też pomyślałem, że ja to bym się chyba nudził. O, bardzo. Tam się człowiek, no nie ma rozrywki. Gramy w domino, w szachy, warcaby, no jak mamy... Czyta się książki. Czyta się książki, jest biblioteka co 2 tygodnie. Czytamy, siedzimy, leżymy, odpoczywamy. No ale co I tak przez 23 lata. Tak. Trudno, stało się... Przeżyłem. Tomku, resztę swoich dni spędź na wolności. Tak, i bardzo ci dziękuję, Jacku. Ja również dziękuję za rozmowę. Dobra, wszystko jest elegancko. Jacku, panie Jacku, jest wszystko elegancko. No.